No, siemanko, z tej strony Nasi, witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Minecrafta. Dzisiaj udamy się do świątyni odwiedzić posąg pradawny mistrza Shao Hunga, czy Shao Shenga, jakoś tak. Sorry za tą wymowę. Który nam zdradzi lokalizację księgi, która ma kordy do teleportacji, żeby udać się do Rarasowi. Także lecimy. Z czasem wyjść. To chyba to tak, to tutaj. Dobra, teraz w tym kierunku to pójść trzeba. To jakiś dźwig. Dobra, przejdźmy się w tę stronę. Trzeba trochę pozwiedzać te miejscówki. Ale mi się wydaje, że to chyba w złą stronę idziemy. A w sumie zobaczymy, co to jest. Spiderman postawił ten blok. Mega. Czy tutaj nic nie ma, tylko takie korytarze. Mega. Dobra. Teraz tak. Tu. No już to chyba byliśmy. Tak, my już to chyba byliśmy. Idziemy w drugą stronę. Kurde, to jak nas przeniosło za pomocą tego zegara, to naprawdę. Przeniosło nas, kurde, do lepszej Japonii, już nowszej. To parasole są. Także naprawdę, o, kowal. Aj, tak biedny. Masz coś tu? O kurde, co ty tu chopie masz? Ej, pożyczę to od ciebie. Przyda mi się, jakby doszedł do tej. Też w sumie. Doszedł do tej świątyni. To w sumie. I to chyba wszystko. Dobra, trzeba się dozbroić. W sumie hełmu na razie nie będziemy zakładać. Ale tarcza jak najbardziej. Kurde, ta tarcza jest naprawdę kozacka. Podoba mi się, fajna jest. Taka stylowa, typowa. Dobra, przejdziemy się. Tu w ogóle jest jakaś, kurde, strefa handlu. O, jest portal. Jest nasz portal, ale znaczy idziemy w dobrym kierunku. Czekaj, ja sobie jeszcze zobaczę, co tutaj jest. To może być fajne miasto. Ogólnie podoba mi się. Także przejdziemy się i zobaczymy, co tutaj jest ciekawego jeszcze. Idziemy. W sumie powiem wam, że to jest, kurde, już bardziej eleganckie miasto. Znaczy eleganckie. Więc widać, że jest bardziej nowoczesny, ale jest też większy.
Tu coraz ciekawego. Tu nie ma nic. Tutaj co jest? Aha, okej. Jakieś zaplecze. Dobra, nie wnikam. Nie ma. Czekajcie, weźmiemy sobie to, przełożymy tu. W sumie damy to już tutaj, niech będzie wszystko. Dobra. Można iść. Też jakiś kurczę sklep, ciekawe czy coś jest w skrzyniach. Pusto. Dobra. Piękny klimat, kurde, też jest ładny, nie powiem. O, tutaj już coś. Ale to też jest jakiś kurczę sklep, jakaś wytwórnia chyba. Coś o chemicy. To już w ogóle. Żeby nie te dziwne daszki, to mógł być to domek nawet, ale z Wiedźmina. Tu jest pusto. I w sumie można by od tej kurczę zamieszkać, jakby się chciało tutaj grać, nie? I tam dalej już chyba nic nie ma. Przejście obok. Tak. Dobra, to idziemy tam na górę. Szalniemy sobie ziemniaka. A co? Dobra. Okej, zanim może wejdziemy tutaj, bo to już jest chyba to miejsce, to jeszcze pójdziemy sobie tutaj. Coś tutaj jest. Jest, ale to jest przy... A nie, to są domki jeszcze obok tej. Obok świątyni. Jakieś kurcze miejsce, nie wiem dlaczego, co to jest w sumie. Jakieś medytacje? Nie, nie, no co ja tam gadam, nie? Czyjeś chałupy takie po prostu. Nie mam pojęcia. Tu kolejny domek pracowniczy. Jakiś większy, na pół podzielony. W sensie są dwa takie przejścia, nie? Po sąsiedzku. Jest tutaj coś jeszcze na tym poziomie? No, takie domki pewnie. Nie, to zachód słońca wygląda. Dobra, to zmierzamy w takim układzie do świątyni. Która, jak łatwo można było się domyślać już po teleportacji, jest tutaj. Było widać po schodach. Gran Templo. Jakiś posąg? I ogólnie, kurczę, powiem ładnie tutaj. No ta świątynia już jest trochę, kurczę, większa. Dobra, może zdejmiemy tarczę, zobaczymy co nas czeka w środku. I tu już jest, kurczę, jakieś miejsce do modłów, do jakiejś medytacji. Patrzcie, nawet mamy tutaj znaczki. Japońskie. O, to jest pewnie ten posąg tego mistrza. Kto
który nam miał w sumie pokazać i powiedzieć, gdzie jest księga do skarbu. Ale to się go raczej nie zapytałem, ona nic nie odpowie. A mistrz, kurczę, z tamtego, o, czyli z tamtego świata Japonii nam nie powiedział nic o sobie. Też nie powiedział, gdzie w przyszłości zostawi. Znaczy, gdzie zostawił, kurde, tak. Tą księgę. Także no nic. A czekajcie. Tylko mi ta skrzynia tutaj nie pasuje na tym miejscu. Poza tymi głowami dziwnymi. Przepraszam, mistrzu, pozwolisz? Fajda. Ej, ma podłogę tego skarbu. Dobra, weźmy ją. Dziękuję ci, mistrzu, za pozostawienie dla mnie tej mapy do wskazanej lokalizacji, gdzie jest księga. Dziękuję. A teraz pożegnam się i odejdę sobie stąd. Dobra. No i co, kochani, tutaj tym akcentem byśmy tutaj to zakończyli. Także dzięki za oglądanie, dzięki za polubienia, subskrypcje, komentarze, trzymajcie się, cześć.